Zaczniemy od masła maślanego, by odsunąć całą powierzchowność od razu na starcie. Prawda jest prawdziwa i tylko prawda jest prawdziwa. Naprawdę. Wszystko stanowi jedność, jest jednym. Zmysły, percepcja, postrzeganie jest skutkiem zaprzeczenia prawdzie. Jest świadomość, która jest jedna we wszystkich. Następnie jest zaprzeczenie jedności, które jest strachem. Następnie jest percepcja, postrzegany świat cały. Dlatego zmysły i wszystko, co znasz, będzie ci nieustannie donosić o podziale. Bo jako oddzielony widzisz i doświadczasz oddzielenia, przemijania, zmienności, różnorodności. Tylko prawda jest prawdziwa. Poprzez kochanie gdzie w tym świecie najbliższe kochaniu jest przebaczenie. To, co jest dla nas tą romantyczną miłością, nie do końca jest tym, czym myślimy. Miłość, jaka się tu przejawia, nie pochodzi od nas, ale wyraża się poprzez nas, gdy zaczynamy przebaczać. I robimy miejsce, by życie, prawda, miłość rozgościły się w naszej percepcji. I wtedy gdzieś tam z tyłu głowy doświadczamy właśnie tego poczucia jedności. Tym jest miłość, odczuwanie zjednoczenia. Jeżeli zachwycasz się nad jakimś obrazem, widokiem, zapachem, to jest przebłysk zjednoczenia. Znikasz w tym doświadczeniu, i to jest takie drobny błysk rozświetlona percepcja, gdzie przez chwilę widzisz, że to jedno. Tylko miłość jest prawdziwa. Zatem lęk, z którego wyraża się cała percepcja, strach, nie ma podstaw, nie ma źródeł i bać możemy się tylko miłości. To jest bardzo istotne. W świecie percepcji, który jest zawładnięty strachem, u podstawy ma strach. W tym świecie miłość wydaje się wyborem pomiędzy strachem i miłością. Wydaje się wyborem, bo jest postrzegana poprzez strach, który jest oddzieleniem, a więc sam w sobie nie jest cały, jest częścią, więc zakłada istnienie drugiego. Jest iluzją, nie ma podstaw, tylko prawda jest prawdziwa. Bać możemy się tylko miłości. Jeżeli pozwolisz sobie na wycofanie osądu, na przebaczenie tego, czym myślisz, że jest życie, to ta prawda z łatwością zaświta w twoim umyśle. Prawda miłości. I że jest tylko miłość. I że ty nią jesteś. I to nie jest, że ty kochasz, ale jesteś miłością.
Bo gdy mówisz komuś kocham, to mówisz kim jesteś, bo mówi prawda przez ciebie. I boimy się tylko miłości. I teraz spróbuj percepcję strachu, świat, jaki doświadczasz na co dzień. Twoja codzienność. Podkręcimy ją i podciągniemy do prawdy. Zbliżająca się kometa do Ziemi. Zagłada ludzkości. Kometą jest miłość. Nieuchronność tego, że cały świat percepcji zniknie ze wszystkimi. Cała historia, cała przyszłość zniknie. To jest miłość. Jednak umysł, świat percepcji, będąc zaprzeczeniem prawdy, wie, że w świetle prawdy zniknie, obrazuje doświadczenie miłości jako klęskę, śmierć, koniec. Boimy się tylko miłości. Reakcją na strach jest rozpoznanie, że ten strach woła o miłość. Nie jest inaczej, bo strach jest brakiem, jest zaprzeczeniem, jest wołaniem o prawdę. W poczuciu, że nie jest prawdziwy. On nie może być prawdziwy, bo tylko prawda jest prawdziwa. Masło maślane. Ale gdy odczuwasz niepokój z powodu czegoś na zewnątrz, wiedz, że ten niepokój to tylko twoje indywidualne, czysto subiektywne doświadczenie oporu przed miłością. Gdy ktoś cię atakuje, wyjdź z miłością. Miłość, którą my uznajemy tutaj w romansach, to iluzja wyjątkowości. I wydaje się słaba, i dlatego jest to uczucie, że gdy ktoś mnie atakuje, a ja będę go kochał, no to najprawdopodobniej oberwę, będę się głupkowato uśmiechał, ale źle się to dla mnie skończy. Wprawdzie jednak jest tak, że miłość ma swoje tajemnicze ścieżki. I z własnego doświadczenia, 2 dekad, niecałych, treningu sztuk walk wschodnich, jestem przekonany, nie muszę w to wierzyć, bo wiem, bo to działa, bo zostało wielokrotnie przeze mnie doświadczone, indywidualnie, czysto subiektywnie, dla mnie jest ok, wystarczy. Jestem pewny i moja pewność być może kogoś przekona. Wiem, że reakcja miłości wobec tego, co woła o miłość, wobec jakiegoś wyrazu strachu, działa cuda. Czasem, by zdobyć się na miłość, muszę poczuć się bezpiecznie, bo jest to tym samym. Odczuwanie miłości jest całkowitym odczuwaniem spokoju. To nie jest ekscytacja i podniecenie. Miłość jest spokojna, odprężona, bezpieczna. Jeżeli
zdobywasz się na tą prawdę w obliczu zagrożenia i potrafisz to poczuć, wtedy pozorny przeciwnik może zmienić zdanie. Może zacząć wyrażać swoją agresję jedynie w słowach i nie dojdzie do niczego, co mogłoby zranić twoje fizyczne ciało. A czasem zaatakuje, ale twoja reakcja będzie jakaś konkretna. Może to być wyrażone w technice, w sztuce walki, neutralizacji sił, a być może będzie to reakcja poddańcza, przyjęcie obelgi, ciosu, kulki. Jednak jest to całkowicie już jakby uzależnione, jest to powiązane, jest to wyrazem indywidualnej karmy. Czyli twojej już, spisanego już twojego scenariusza jakby. A w to nie chcemy się teraz zgłębiać, bo potrafi to wyprowadzić na opłotki i zgubić całe znaczenie po drodze. Tylko prawda jest prawdziwa. Zatem, jeżeli się czegoś boję, to boję się właśnie miłości. Nie daj się wpleść w zawiłość typu okej, płonie dom, odczuwam strach, a nie, płomień to miłość, idę tam. Nie daj się wpleść w takie sprytne zagrywki ego. Nie, płonie dom. Twój spokój i miłość i opanowanie pomoże ci uratować siebie i bliskich. Nie wplataj miłości, która jest czystym kontekstem, jest nieforemna i nie staraj się uzależniać miłości od formy. Jeżeli zakładasz jakąś formę, w jakiej powinna się przejawiać miłość, jeżeli zakładasz formę na miłość, to gubisz jej prawdę. To jest ściąganie prawdy do iluzji. To się nigdy nie udaje. Iluzję podciągnij do prawdy. Rozpoznanie, które objawia się tym, że odczuwasz głęboki spokój, radość, miłość. Zupełnie niezależną od formy zdarzeń, od kondycji ciała, umysłu. Otwierając się coraz bardziej na prawdę, miłość, odkrywasz, że ta miłość nie jest, że ty, świadomość, bo tym jest miłość, nie jest zależna od świata zewnętrznego. Przy czym zewnętrzne to wszystko, czego doświadczasz. Powiem, żeby doświadczyć, to musi to być przed tobą. Więc miłość jest niezależna od świata zewnętrznego. Niezależna od ciała, którego doświadczasz. Niezależna od emocji, których doświadczasz. Uczuć. Miłość. Niezależna od myśli, których doświadczasz. Słów, które mówisz. Jeszcze głębiej, a staje się ona coraz większa i obejmująca.